a dream I know. Deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive devote. Hejka kochani, witam Was dzisiaj bardzo serdecznie. Witam Was dzisiaj w moim domu, w nowej serii filmików na moim kanale. Będzie to seria, gdzie pokażę Wam, jak mieszkamy, jakie mamy dekoracje w domu, jakie mamy pokoje, jakie mamy pomieszczenia. Będzie mi bardzo miło oczywiście, jeżeli będziecie do mnie zaglądać na tą serię filmików. I ja Was oczywiście już tutaj witam. Wiatrołapie znajduje się w korytarzu. To jest takie pierwsze pomieszczenie, które znajduje się w domu po wejściu z dworu. I po wejściu do domu wita nas mój wiatrołap. To jest taki mały korytarz, który znajduje się przed tym normalnym korytarzem. I tutaj przeważnie zostawiamy kurtki, zostawiamy buty. Mam tutaj, jak widzicie, dużą szafę, która naprawdę pomieści bardzo dużo rzeczy. Po tej stronie mam tutaj właśnie takie kurtki, bluzy, okrycia wierzchnie, buty. Natomiast po tej drugiej stronie mam tutaj bluzki takie, które używam na co dzień, w których chodzę na co dzień, tutaj męża jakieś tam koszulki, a tutaj mam trzy szuflady, w których mam czapki, szaliki, rękawiczki i takie tam różne rzeczy, a na górze mam jeszcze takie dwie półki, w których trzymam, na których trzymam pudełka i w których są jakieś tam drobiazgi. Tutaj, jak widzicie, na tej ścianie mam tutaj ten organizer na klucze, który kupiłam w Pepco i nawet nie uwierzycie, ile ja już miałam tych organizerów i żaden tutaj nie pasował, a ten rzeczywiście tutaj wygląda fajnie, nie przeszkadza naprawdę nic. Jeżeli nawet otworzę drzwi, to naprawdę nam nic nie przeszkadza i tutaj pasuje idealnie. Dalej mam tutaj drzwi do przedpokoju, ale to już jest oczywiście na inny filmik. Pokażę Wam oczywiście powolutku, jak już po prostu będę miała wszystko na tip-top zrobione. Na razie mam tutaj w tym pomieszczeniu tak, jak chciałam. Dalej mam tutaj na tej ścianie ten kamień, który kupiliśmy w Castoramie. I naprawdę on nie był wcale drogi, a wygląda bardzo fajnie. My ten kamień malowaliśmy dodatkowo, on był ogólnie biały, ale my ten kamień malowaliśmy dodatkowo na biało. I uwierzcie mi, kolor tego kamienia nie był biały, tylko był taki jak padający w żółty. Dopiero jak pomalowaliśmy ten kamień, to dopiero zobaczyliśmy różnicę. I tutaj jest od samego dołu do samej góry. Właśnie ten kamień, tutaj mamy skrzynkę prądową i myślę, że to nie jest jakaś rzecz do pokazywania. I tutaj mamy bardzo fajne pomontowane listwy. Listwy, w których się po prostu zakochałam. Są to listwy styropianowe, ale naprawdę, uwierzcie mi, wyglądają bardzo fajnie i dodają takiej, myślę, elegancji. Na pewno lepiej to wygląda, niż jakbym miała kąty proste właśnie w tych listewkach. Bardzo fajnie to wygląda i rzeczywiście nam się to podoba i właśnie chyba podokupujemy wszędzie te listwy, bo mamy w kuchni, mamy w salonie, natomiast nie mamy w jadalni i na górę też chyba by się przydało. W każdym razie naprawdę bardzo fajnie to wygląda i jak widzicie, taki jest nasz wiatrołap, może niewielki, ale za to bardzo pomiestny i z którego jestem naprawdę zadowolona, który jest funkcjonalny, który nam się sprawdza, bo początkowo to mieliśmy naprawdę bardzo szerokie wizje, co tutaj po prostu zrobić. Początkowo miała być po prostu półka, krzesełko i jakiś wieszak, ale stwierdziliśmy, że nie chcemy mieć tego po prostu na wierzchu. Tutaj sobie zamknę szafę. Nie chcemy mieć po prostu tego na wierzchu i stwierdziliśmy, że szafa będzie jak w sam raz. Tutaj, jeżeli chodzi o podłogę, to tutaj mamy pomontowane białe listwy, które kupiliśmy w Obi. Bardzo fajne, plastikowe są, bo stwierdziliśmy, że nie będziemy wydawać na listwy dużo pieniędzy, a uwierzcie mi, że drewniane listwy potrafią sobie kosztować. A płyteczki kupiliśmy w Castoramie.
Bardzo fajnie się tu sprawdzają i nawet grama piachu na nich nie widać. Może dlatego, że one są takie, wiecie, kolorystyczne. Bardzo fajnie wyglądają i naprawdę ten wiatrołap mi się podoba. Jest taki, jak chcieliśmy, jak chciałam. Ja oczywiście wybierałam, mąż robił, więc dla niego oczywiście plus się wielki należy za wykonanie tego tak, jak chciałam. Oświetlenie to mamy tutaj w suficie zamontowane tylko dwa oczka, które sprawdzają się rewelacyjnie. Bardzo fajnie tutaj pasują. Ja tutaj zaraz zgaszę światło, zobaczę jak, czy w ogóle będzie ostrość. O, jest od razu. Także takie jak widzicie, proste oczka w kolorze takim ciemnym, złotym. Bardzo fajnie to wyglądają. Ja te oczka kupiłam w Obi. Bardzo dawno temu jeszcze chyba mieliśmy dopiero chyba pozwolenie na budowę, ale ja już tak nie mogłam się doczekać i te oczka tak mi się podobały i wtedy je kupiłam. One tak naprawdę miały iść do kuchni, ale jednak wylądowały tutaj. W kuchni mamy inne oświetlenie, ale to tak niestety jest, że czasami wszystko się potem zmienia, szczególnie wtedy jak się mieszka, tak samo z gniazdkami, no po prostu ze wszystkim. Dopiero jak zamieszkaliśmy, to dopiero wprowadzamy wszystkie zmiany, bo coś tam albo nie pasuje, albo coś tam po prostu przeszkadza. W każdym razie oświetlenie mamy tutaj bardzo proste, nic tutaj, żadnych udziwnień nie robiliśmy i to nam tak naprawdę tutaj wystarcza. Jeżeli chodzi o drzwi wejściowe, to mamy tutaj drzwi drewniane, które kupiliśmy bardzo daleko. Jechaliśmy, pamiętam, dosyć daleko i to są drzwi na zamówienie, to są drzwi drewniane z taką szybą po środku. Ja widzę wszystko, natomiast z zewnątrz nikt nic nie widzi. Takie po prostu lustro weneckie, chyba to się tak nazywa. W każdym razie drzwi są rzeczywiście piękne, bardzo ładnie zrobione i całkowicie inaczej wyglądają niż takie, wiecie, kupione w markecie, chociaż ja naprawdę nie mam nic do tego, bo ja takie drzwi mam też w garażu, ale jest różnica i moim zdaniem drzwi takie wejściowe to rzeczywiście powinny być no takie, jak nam się podobają. I tak wygląda cały mój wiatrołap, może nie jest duży, natomiast jest bardzo funkcjonalny. Bardzo jesteśmy zadowoleni tutaj z tej szafy, że ona jednak się tutaj u nas znalazła. I oczywiście mam nadzieję, że to pomieszczenie Wam się spodobało. To jest taki oczywiście początek, to jest początek mojego domu, to jest początek mojego oprowadzania po moim domu. Oczywiście niedługo przejdziemy do kolejnego pomieszczenia, wszystko Wam pokażę. Mam nadzieję, że to jak mieszkamy, jak się urządziliśmy Wam się spodoba. Jeżeli chodzi o cały styl tego domu, to nie urządzałam go w jakimś konkretnym stylu. Podobało mi się naprawdę bardzo dużo rzeczy z różnych stylów i próbowałam to jakoś po prostu pomieszać i tak naprawdę to kupowałam, co mi się podobało. Wiele osób nieraz mnie pyta, w jakim stylu mam urządzony dom. Nieraz pod filmikami miałam takie komentarze, w jakim stylu, czym się kierowałam. Tak naprawdę niczym się nie kierowałam. Po prostu jak coś mi się podobało, to ja to kupowałam i próbowałam to jakoś złożyć, żeby jedno do siebie pasowało. Mam nadzieję, że to mi się udało i oczywiście mam nadzieję, że z przyjemnością będziecie oglądać kolejne moje filmiki z tej serii. I ja, kochani, żegnam się już z Wami i do zobaczenia. Pa!
I dream I know deep up my feelings for you. Watch them grow, perceive, devote.